Hej, hej, witam się z wami w totalnym nieogarze, ale dzisiaj jest taki dzień wszystkiego na szybko. Pojadę do Justyny, zaraz się dowiecie dlaczego. Zaraz się też ogarniam, robię obiad i lecimy. Słuchajcie, pierwsze wydobywanie skrętu z włosów za mną. Nie wyszło oczywiście jak bym chciała do końca, ale czego możemy oczekiwać po pierwszym razie? Dodatkowo zużywam jakby stare kosmetyki do włosów. O, tam nawet widzicie nowe. Właśnie odżywki, ale zużywam stare, żeby ich nie wyrzucać i tak dalej. Ale ugniotłam sobie te włosy. Moją nową suszarką z dyfuzorem sobie wysuszyłam, znaczy podsuszyłam. Delikatnie jeszcze dosychają. Nie mogłam ułożyć przedziałka, więc ubieram opaskę. I prezentuje się to mniej więcej tak, zaraz wam pokażę w lustrze. No i tak wyglądają moje włosy. Efekt nie jest jakiś wow, ale ja nie dawałam tu ani stylizatora, ani nie myłam jakoś, tylko po prostu ugniotłam i wysuszyłam. Ale nie jest źle, tak wam powiem. Nie wygląda to tragicznie. Z drugiej strony troszkę mniej się kręcą. One sobie jeszcze doschną. A ja zmykam do Justyny. Stylówka na dziś. Czyli czarne leginsy, czarny sweter, na to płaszczek, torebka i gotowe. Oczywiście nie patrzcie na moją twarz, bo wygniatałam. Co popadło, co w rączki wpadło, więc... Ale nie chce mi się malować, więc... No problem! Bye bye! Jak zwykle jestem spóźniona, więc... Norma. Norma, norma. Ja już właśnie jestem u Justyny. Ona się ubiera z tego, co widzę. I zaraz jedziemy. Boże, ale się wzgniotłam. Teraz dopiero to widzę. Ale nie wiem, czy też tak macie, ale ja po prostu co zobaczę, muszę wygnieść. Obrzydliwe, no ale... Dzień dobry! Dzień dobry! Teraz idziemy do drogerii. My już po zakupach. Tak, po udanych zakupach. Lenusia też coś dostanie. Też. Nie mogłam zapomnieć. Teraz idziemy do drogerii. Drogeria zaliczona. Teraz Biedronka. Takie ładne koszyczki. Ładne. Bardzo ładne, no nie? Ładne. Na Wielkanoc coś innego. O! Właśnie wraca Justyna. Była jeszcze po chleb w delikatesach. A miał być tylko chleb. No. I wracamy na kawkę. Jedziemy na kawkę, jedziemy do Lenki. Tak jest. Z tyłu całe zapakowane. Kochani, chciałam wam pokazać, co kupiłam mojemu chrześnikowi na urodziny, na swój roczek. I kupiłam kocyk. Zobaczcie. Tak, straciłam paznokcie. Z garbusikiem. No nie mogłam sobie odmówić po prostu. Jest to bawełniany kocyk. Piękny jest. Garbusik. Super. Kolejna rzecz. To takie urocze szelki. I muszka do tego. No przeurocze to jest. Nie mogłam tak samo sobie tego odmówić. Kolejna rzecz, a raczej rzeczy, to są już chwileczkę. To są skarpetusia. I stwierdziłam, że tak jest króliczkiem na święta, żeby miał. Z autkami, bo temat przewodni ogólnie mojego prezentu to są samochodziki i tym podobne, bo zauważyłam, że bardzo lubi się bawić autkami. I kolejne samochodziki. No są przeurocze.
Do tego dokupiłam jeszcze, słuchajcie, taki piękny sweterek. Boże, ogólnie rzeczy dla dzieci są takie piękne i będzie takim, wiecie, mały elegancik z muszką, szaleczkami i taki sweterek. No przeurocze. Oczywiście jeszcze tu już zapakowałam i ozdobiłam kartkę. Szkoda, że Wam nie nagrałam, bo ta kartka była naprawdę ładna. Taka z żabką, naroczek typowo. No i tak ją ozdobiłam. W środku jeszcze tutaj zakleiłam. I tutaj by było na tyle. Do tego dokupiłam torbę z lamą, czy z alpaką, nie wiem, ale uwielbiam alpaki, więc pozwoliłam sobie takie kupić. I do tego jeszcze w Action kupiłam złotą jedyneczkę, którą wiecie, jak zapakuję to wszystko w papier, ładnie ozdobimy. Dowieszę właśnie takiego pompowanego balonika jedyneczkę. Boże, jak uroczo. Kochani, idziemy pakować prezenty. Ja już przygotowałam jakiś papier, tylko nie wiem, czy po prostu mi obejmie, ale zobaczymy. I nachylam się tu do Was, bo mam ustawiony już telefon tak, żeby nagrywać, jak będę pakować i sobie pogadamy. I niestety ten papier mi nie obejmie, więc wybrałam taki. Zaraz Wam pokażę. On jest taki, wiecie, przygodowy, coś w tym stylu. Wydaje mi się, że bardzo ładny. Bo niestety zostały mi tylko świąteczne. Ten i te z Action. One są przepiękne, takie błyszczące. Ale niestety są za małe. Na długość mi po prostu nie obejmą. Więc zabieramy się do pakowania. Ja zawsze pakuję prezenty w ten sposób, że kładę do góry nogami pudełko. Tutaj zalepiam boczek. I przylepiam tutaj. Ja nie mam jakiegoś skomplikowanego sposobu pakowania, ale bardzo lubię pakować. Tak jak już wspominałam w poprzednich filmach, sprawia mi to ogromną przyjemność. I bardzo Was przepraszam za mój outfit, ale ja tak wyglądam, jak jestem w domu i jedyne, co mam do zrobienia, to po prostu gotowanie, sprzątanie i tego typu zajęcia. Jakoś się nie stroję zbytnio. I teraz góra, mam nadzieję, że mi starczy. Oh no, oh no. Dajemy to tu. I przyozdobimy. Wykorzystamy ten papier z Action. Ten niebieski, tak mi się wydaje. Dla chłopczyka będzie najbardziej pasował. W ogóle ten papier tak samo kupiłam chyba w Action, z tego co mi się wydaje. Ogólnie planuję też taki film odnośnie rzeczy, które polecam z Action, bo dość często tam jeżdżę, bo po prostu mają bardzo dobre ceny i naprawdę fajne rzeczy można znaleźć. Właśnie takie papiernicze i tym podobne. Super. Jeżeli pod tym względem czegoś szukacie, to polecam b
I ogólnie jestem zadowolona. Bardzo się cieszę, że wzięłam Justynę akurat ze mną. Sama zaproponowała mi sklep, ponieważ Justyna ma dziecko w wieku mojego chrześnika. I fajnie spędziłyśmy po prostu ten czas. Ona też sobie coś tam dla Lenki kupiła. I ogólnie super mi dorodziła, bo ja nie mam takiej wprawy jakby z dziećmi i bardzo się cieszę, że ze mną pojechała. Zobaczcie, jaki ten papier niebieski z Action jest cudowny. Jest przepiękny. I to nie jest taki brokat, który będzie schodził, jest szorstki, to zgładził się. Jest bardzo przyjemny. No i tak mi się wydaje, że nawet ozdobi. Tak a propos, chciałam też Wam powiedzieć, raczej wytłumaczyć, że ja nie mam zamiaru bynajmniej nagrywania dzieci na mój kanał, żeby to było jasne. Bo mam taką zasadę, że nagrywam osoby, które po prostu są świadome tego, że zostaną nagrane i jakby wyrażają świadomą zgodę na to. Ja nie chcę, na przykład tak samo nie nagrywałam córki Justyny z tego względu, że ona za 10 lat mi powie: hej, co ja robię u Ciebie na kanale? Usuń to, no nie? Albo może być zła. Więc ja czegoś takiego na pewno nie będę robić. I też nie nagram chrześnika. Dlatego też od razu Wam mówię, pokazuję prezent, pokazuję jak go kupowałam, pokazuję jak go pakuję, ale na pewno nie pokażę mojego chrześnika, ani jak mu wręczam ten prezent. Po prostu vlog się zakończy. Dam Wam znać, czy się ucieszył, czy się nie ucieszył, ale nie będę pokazywać dzieci. Bo dzieci nie mają tej świadomości, ja nie chcę nikomu nic wbrew robić i uważam to za bardzo ważne, bo nie... Ogólnie powiem Wam, że ja lubię oglądać różne vlogi, na przykład bardzo lubię Kingę Krzemińską i Rosia, jej syna, ale nie wiem, kurczę, sama niby oglądam, ale ja bym nie chciała w zupełności nagrywać dzieci. Bo ja sama nie wiem, czy chciałabym być nagrywana, kurczę, jak coś robię, jako małe dziecko, które nie wie nawet, co robi dokładnie. Więc musicie to też zrozumieć. Mam nadzieję, że wszystko będzie jasne, że nie będzie z tym żadnego problemu. I to tyle uwag na dzisiaj. Znaczy, tyle informacji na dzisiaj. Patrzcie, tak zapakowałam już gotowy prezent. Tu jest jeszcze... To jest doklejone. Ramka z naszym zdjęciem z chrztu. No i tak ozdobiłam. Tu jest takie jeszcze serduszko. I do tego, wiadomo, paka jeszcze. I jeszcze torba. Torba pełna zawartości. Jeszcze Wam pokażę, jakie zakupy poczyniłam w drogerii. Kupiłam taki naturalny szampon, bo jak wiecie, chcę wydobyć skręt. Jest wegański, naturalny, z jakiejś takiej firmy, nie znam jej, szczerze mówiąc. Ale wzięłam na wypróbowanie. I żel do mycia twarzy, tak samo wegański. Staram się nie kupować niewegańskich kosmetyków nietestowanych na zwierzętach. Ja już z tej serii miałam tylko taki owsiany bodajże, a wzięłam jakiś inny na przetestowanie do cery suchej i odwodnionej, czyli mojej. I zgrzeszyłam, wiem, ale kupiłam taki oto plecaczek. Wiecie co, nie chodzę do galerii, nie chodzę po sklepach typowo, żeby kupować jakieś zakupy typu odzież, dodatki i tym podobne. Poszłam do Biedronki i bach, był plecak, którego od dawna szukałam, czyli malutki, bardzo zgrabny, o, tak do mojej dłoni on jest,
Jest sztywny, co mi się bardzo podoba. Ma srebrne suwaki. Ja nie lubię niestety złota za bardzo. I szczerze nie obchodzi mnie to, że jest z kolekcji Kendall plus Kylie, coś tam. Ja nie jestem fanką Jennerów, Kardashianów i tym podobnych. Po prostu spodobał mi się on sam. Taki malutki, do katany. Myślę, że będzie świetny. Mam trochę wyrzuty sumienia, bo miałam nie kupować, ale wiem, że od dawna już takiego plecaczka potrzebowałam. Bo niestety torebki nie zawsze mi się sprawdzają, a taki będzie. Ma fajne przegródki, tutaj na jakieś klucze. Mój portfel się zmieści, co właśnie do większości torebek się niestety nie mieści. No i tak to wygląda, tu takie jeszcze metki ma. O. Jeszcze było dużo rzeczy, ale ten był ostatni, no i po prostu mi się rzucił w oczy. Zakupiłam też nowe kwiatuszki, żółte tulipany tym razem, tak samo w Biedronce, ja zawsze w Biedronce staram się kupować, czy w Lidlu. Rozkwitają, co oznacza oczywiście nagrywki. Tak sobie pomyślałam, że jak mam w sumie tyle pięknych zdjęć od dziewczyn, to chyba pora zmienić profilowe, zdjęcia w tle i tym podobne, także będziemy razem wybierać. I tutaj mamy zdjęcia. Zobaczcie, ile przepięknych zdjęć. Naprawdę nieskromnie powiem, że mają to coś i są przepiękne. Jestem dumna z tego, jak wyszło. Dumna z dziewczyn przede wszystkim. Tutaj akurat zdjęcia od Pauliny Pudło. Zobaczcie, ile ich jest. Jest ich masa po prostu i dlatego też odwlekałam wybranie, bo jest z czego wybierać i na pewno zasypię Was też na Instagramie. Już Was zasypuję. Ale jest multum. Tutaj od Gałuszka Paulina. Też przepiękny. Ja uwielbiam takie zdjęcia. Z dziewczynami dogadywałam się po prostu bez słów. To jest cudowne, jak spotkacie na swojej drodze fotografa, który wykonuje Wam sesję i wystarczy się ustawić. I bez słów to leci. I wychodzą tego typu efekty. To jest najpiękniejsze. Ja jestem w trakcie montażu dla Was tego vloga, którego będziecie tutaj widzieć. I zdjęcia, które razem wybieraliśmy, są już poddawane, także sprawdzajcie Instagrama, Facebooka, YouTube'a. Tam wszędzie pojawiły się nowe grafiki, nowe zdjęcia. Dajcie znać, co sądzicie. Ja się już z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Dajcie łapkę w